prowadzącego pewnie nie będzie, także myślę, że skromne warunki, więc ja wystąpię za prowadzącego. Także witam serdecznie, czekam na pytania, ewentualnie może tak jak tradycyjnie na konferencjach trener różnych gości pierwszy oceni grę. Trenerze, to może pokrótce trener drużyny gości, pan Marcin Płyska, przedstawiłby to, co się działo tutaj na boisku właśnie podczas tych dwóch pierwszych połówek meczu. Zadowolony z gry swoich zawodników, bo wiadomo, że Unia Skierniewice to drużyna, która występuje no, w lidze okręgowej, tak więc jest to ta klasa niższa, ale jak trener uważa, jak wypadliście właśnie na tle takiej drużyny, jak drużyna skierniewicka? To ja uważam, że wypadliśmy bardzo dobrze w tym meczu, tak? Jeszcze 5 minut, bo to Unia nas zaskoczyła, bo podeszła do nas wysoko i po błędzie straciła bramkę, tak? Wyszliśmy za ciosem, udało nam się zwiększyć to prowadzenie i te pierwsze 35 minut bardzo dobrze w naszym wykonaniu. No później gdzieś się wyłączyliśmy, już nie byliśmy tak agresywni jak w pierwszych minutach w tym pressingu. Dostaliśmy bramkę, można powiedzieć, że do szatni, a druga połowa to też trochę chaosu z jednej i z drugiej strony, tak? My też już nie chcieliśmy wchodzić w przebitki, żeby nie wyprowadzić jakiegoś urazu, ale ja uważam, że zagraliśmy dobry mecz, a zespół moim zdaniem na pewno awansuje do czwartej ligi. Jest tutaj bardzo dobry trener, tak? Z przyszłością, który już wiele sukcesów osiągnął w swojej dotychczasowej karierze i też jest kilku zawodników z dużym potencjałem, którzy gdzieś tam występowali, tak? Czy Szymek Kiwała, czy Przebrowski, tak? Już od pół roku jak rozmawiałem tutaj z trenerem wcześniej, więc myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o Unię, będzie dobrze, tak? Jeszcze mają trochę czasu, żeby się przygotować. Słyszę, że tutaj trener drużyny Widzewa Łódź opowiada trochę na temat Unii Skierniewice. No właśnie, czwarta liga przed Wami, być może runda wiosenna. Jakby trener Kamil Socha w takim razie ocenił występ swoich piłkarzy dzisiaj na tle takiego zawodnika, jakim jest, na tle takiej drużyny, jaką jest drużyna Widzewa Łódź? Znaczy, zacznę od tego, że nie można popełniać takich błędów z tak dobrą drużyną, jakie my popełniliśmy. Trzy bramki pierwsze, które straciliśmy, padły po błędach, które nie powinny się przytrafić. Bezlitośnie to wykorzystał i to było do przewidzenia. No, taki zespół to natychmiast to wykorzysta. Tak? Oczywiście błędy były też, żeby nie było, że gdzieś tam coś tłumaczę, błędy były wynikiem bardzo dobrej gry Widzewa, tak? Bo to jest też efektem tego, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. My na początku, jak trener dobrze wspomniał, próbowaliśmy zaskoczyć i myślę, że ten początek był naprawdę dobry w naszym wykonaniu. I widać było, że zawodnicy Widzewa są trochę zaskoczeni takim obrotem sprawy. Mieliśmy gdzieś tam taki swój plan przygotowany. No niestety no, często gdzieś tam te plany no, upadają w momencie, kiedy popełnia się tak prosty błąd, jaki nam się przytrafił przy tej pierwszej bramce. No, to nie można, naprawdę nie można tak błędu popełnić, ale usprawiedliwieniem dla Rafała Kowalczyka jest to, że on tak naprawdę do tej pory występował na boiskach A-klasy. Grał nie na tej pozycji, ja go dopiero tutaj ustawiłem. Gra może pół roku, nawet niecałe na pozycji stopera i takie błędy będą mu się przytrafiały. Natomiast tak jak też trener słusznie zauważył, my mamy czas. Mamy czas na to, żeby sobie eksperymentować, żeby pewne rzeczy gdzieś tam sobie poprawiać i nawet się gdzieś tam momentami troszkę tak pobawić. Natomiast no zdecydowanie też podkreślam jedną rzecz. No Widzew zagrał naprawdę bardzo dobrze i to widać, że to jest potencjał ludzki ogromny w tym momencie, jak na tą klasę rozgrywkową. Ja ze swojej strony cieszę się, że na tle takiego potencjału myślę, że wstydu nie przynieśliśmy. Były momenty, kiedy podejmowaliśmy równorzędną walkę, zwłaszcza w przodzie. Oczywiście tu nie ulega kwestii, no, że Widzew cały czas prowadził, prawie cały czas prowadził grę i powinien, tak? No, bo nie ma co ukrywać, że potencjałem w tym momencie gdzieś tam nas sporo przewyższa, ale widać też dobrą pracę.
trenera, widać, że to jest zespół poukładany. Zaskoczył nas też przy tych stałych fragmentach, z nim gdzieś tam sobie nie mogliśmy poradzić, dlatego też tam padła bramka, właściwie dwie, bo myślę, że jednak chyba była bramka wtedy. Chyba była. Także to nas troszkę gdzieś tam gotowało. Natomiast my te pierwsze 15 minut mieliśmy słabe. No słabe, może nie słabe, bo to złego słowa użyłem, ale no, nie wykorzystaliśmy do końca tego, co chcieliśmy. No i tak się to skończyło. Z takim zespołem to taki zespół jest bezlitosny. Bezlitosny tym bardziej przed wejściem tutaj na konferencję prasową trener Kamil Socha tutaj zwrócił się do trenera Marcina Puski, do trenera Widzewa Łódź, żebyśmy się nie spotkali w przyszłym roku. Tak więc pytanie do trenera Widzewa. Przepraszam, ja tylko skomentuję. Nie, może się spotkamy gdzieś prywatnie. Ja powiedziałem, że my się na pewno nie spotkamy. Ja jestem pewien, że my się nie spotkamy. Jestem pewien, że oba zespoły awansują, bo zasługują na to zdecydowanie. Trenerze, rzeczywiście tak? Widzew Łódź w trzeciej lidze po rundzie wiosennej? Na pewno. No, taki jest cel tutaj postawiony przed nami. I każdy z tych chłopaków, który gra w koszulce Widzewa, musi dać siebie wszystko, tak jak tutaj wspominał, bo mamy zespół z ogromnym potencjałem. Nasze zachowania, jeżeli chodzi o formację i całościowo zespół, no, wyglądają coraz lepiej, tak? Dzisiaj ten pierwszy mecz na trawie. Różnie może być, tak? Jeśli chodzi pierwszy raz na trawę, też inne mięśnie pracują, ale my to fizycznie dobrze wyglądaliśmy, a będziemy wyglądać tylko lepiej. I głęboko wierzę w to, że zarówno Unia, jak i my będziemy o klasę rozgrywkową wyżej. Trenerze, to ustawienie zawodników, które dzisiaj widzieliśmy, bo chyba podobne było tak samo i w Unii Skierniewickiej. Za chwilę też pytanie do trenera Kamila Sochy, a właśnie 4-5-1 to takie ustawienie w tej chwili Widzewa i tak będzie to wyglądało w kolejnych meczach rundy wiosennej? Czy wszystko zależy od strategii i od planu gry na dany mecz, tak? Inaczej w innym ustawieniu graliśmy w defensywie, a innym graliśmy w ofensywie, tak, więc też jest duża u nas rotacja na tych pozycjach, tak, bo momentami jak otwieramy grę, no to jesteśmy na trzech z tyłu, tak, więc mówię, no, piłka nożna, no to trzeba się ruszać, tak, duża wymienność pozycji, czy będzie tak to wyglądać. Będą mecze, że będziemy grać 4-4-2, a będą mecze, że będziemy grać jednym napastnikiem, tak, to nigdy nie jest w stanie odpowiedzieć, że tak, będziemy grać cały czas tym samym systemem. Wszystko jest uwarunkowane od tego, co jest na boisku i od tego, z kim przyjdzie rywalizować, tak? Jakbyśmy grali przykładowo z drużyną dużo słabszą, no to też będziemy grać jeszcze bardziej ofensywnie. Tak? Czy trener Kamil Socha też będzie jakieś zmieniał ustawienia, czy będzie tak to wyglądało tutaj jeszcze odnośnie tej rundy wiosennej Unii Skierniewickiej? Myślę, że można zrobić kopię i wklej, jeśli chodzi o moją odpowiedź na to pytanie. Jest takie same, to zależy tylko i wyłącznie od tego, z jakim przeciwnikiem się gra. Tak? My też wiadomo, że w lidze będziemy grać zupełnie inaczej niż teraz tutaj z Widzewem. Kiedy się broniliśmy, graliśmy 4-1-4-1. Próbowaliśmy przynajmniej gdzieś tam w ofensywie. No, w pierwszej połowie miało to wyglądać trochę inaczej. Chłopcy niestety gdzieś tam myślę, że też jakiś ten stres ich dopadł, może nie wszystkich, ale część tych chłopaków, którzy no, grali w niższych klasach rozgrywkowych, no, niestety nie poradzili sobie momentami z tym stresem, że grają z takim klubem jak Widzew. I trochę czasu musieliśmy stracić, że zanim zaczęliśmy mniej więcej realizować pewne założenia. Druga połowa była zupełnie inna, tam sobie wyjaśniliśmy nawet troszeczkę ostrzej. No, trochę tam bym się działo, byliśmy w szatni, ale no, w drugiej połowie już zaczęliśmy robić to, co chcieliśmy robić i też to trochę inaczej wyglądało, ale też, no, też biorę pod uwagę to, że między innymi no, również dlatego, że Widzew też już miał swój wynik i też trochę inaczej może to wyglądało. To będzie też tak wyglądało, że zawodnicy będą, czego ewentualnie tutaj mogą pewne elementy wyćwiczyć ci zawodnicy, którymi trener dysponuje w tej chwili, żeby no mieć no tutaj taką klasę jak właśnie drużyna Widzewa, no bo jednak momentami było to widać, że te piłki, które gdzieś tam próbowali rozgrywać zawodnicy, one były całkowicie przycinane przez drużynę gości. Co tutaj by trener ewentualnie chciał podpowiedzieć swoim zawodnikom? Więcej pracy, co tutaj będzie? Powiem tak. Drużyna Widzewa trenuje codziennie. Jeździ na obozy, na których trenuje 2-3 razy dziennie.
My spotykamy się 3 razy w tygodniu. Na dodatek mamy, mamy prawie połowę drużyny pracującą w zakładzie pracy, w której jest system dwuzmianowy. Ja przychodzę specjalnie na godzinę 10 i pracuję z 5-6 zawodnikami. Potem przychodzę na godzinę 17 i pracuję z pozostałymi zawodnikami. 3 razy w tygodniu. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy gdzieś tam zrobić. Na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem amatorskim. Oczywiście mamy swoje ambicje. I kiedy będziemy już pracować tak jak trzeba i kiedy uda nam się doczekać takiej sytuacji, że będę mógł mieć codziennie zajęcia, wtedy na pewno będziemy zwracać większą uwagę na poprawę pewnych rzeczy. Natomiast na razie jest jak jest i zostawmy to. To samo pytanie do trenera, chociaż wiadomo, no różnica klas tutaj, tak? To co przed chwilą powiedział trener Kamil Socha, ale co do poprawienia ewentualnie u zawodników? No bo widziałem, że później już było takie, no żeby nie użyć słowa eksperymentowanie, ale w drugiej połowie jednak tam zrobiliście bodajże 5 albo nawet 6 zmian, prawda? 7 nawet zmian właśnie, trzeba jeszcze tak dodać tego kolejnego zawodnika. Ten podstawowy skład, który zagrał w pierwszej połowie, będzie właśnie grał teraz w meczach w rundzie wiosennej? Jak to będzie wyglądało? No to trzeba pamiętać, że jeszcze dzisiaj graliśmy bez Roberta Kowalczyka i Michała Bondary, którzy są nominalnymi dziewiątkami, tak? Bo Patryk Strus, który grał dzisiaj w ataku, no to jest nominalny skrzydłowy, ale jego pozycją alternatywną też jest atak, tak? A czy ci zawodnicy, którzy wybiegli dzisiaj w podstawowej 11, będą grać w meczu z Zawiszą Pajęczną, to nie odpowiem panu na to pytanie. Tak? To jeszcze jest tydzień pracy przed nami, tak, cały mikrocy. Zobaczymy, to jak z poszczególnych zawodników będzie wyglądał i który będzie najlepszy dyspozycji. Zawodnicy, którzy zdaniem trenera zasługują na wyróżnienie w tym właśnie dzisiejszym meczu sparingowym z Unii. No, większość zawodników zagrało bardzo poprawnie. Nie chciałbym tutaj, mówię pojedynczo, oceniać swoich zawodników, ale mogę powiedzieć, że na pewno Szymon Kiwała bardzo dobrze reprezentował się, jeżeli chodzi o Unię Skierniewicy. Co by powiedział trener Kamil Socha? No bo tutaj słyszę, że trener wyróżnił tutaj zawodnika Unii Skierniewickiej, a inni zawodnicy. To może takie pytanie, do których najwięcej by było uwag na przykład? Poproszę pana trenera Kamila Socha. To takie rzeczy to ja mówię tylko i wyłącznie w szatni. To samo trener widzę w ogóle? Tak, no to mówię, to szatnia piłkarska no jest specyficzna, tak? Ja sobie nie wyobrażam tutaj powiedzieć, że zawodnik taki jest siaki i owaki, a później, no najpierw, jeżeli już kogoś oceniamy publicznie w negatywny sposób, to trzeba mu najpierw powiedzieć, a nie tutaj przed mediami. Myślę, że wszyscy zagrali po prostu na takim poziomie, na jakim w tym momencie dzisiaj mogli zagrać. Tak? I to do ambicji nie można było odmówić nikomu. Tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek zakładając koszulkę Widzewa nie miał ambicji, bo taki zawodnik w takim klubie by na pewno nie zagrał. I to samo jeśli chodzi u nas. Tak? No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek zakładając koszulkę Unii nie miał ambicji, a zwłaszcza grając przeciwko takiemu klubowi. Jak widzę, także tak samo jeśli chodzi o wyróżnienie, nie wyróżniłbym nikogo. Wszyscy zagrali naprawdę dobry mecz, nawet ci, którzy popełnili te błędy indywidualne, później je naprawiali. Natomiast rzeczywiście zgadzam się, że z osobą, na którą naprawdę trzeba wyróżnić, to jest Szymon Kowal. Kto w takim razie w rundzie wiosennej będzie strzelał najwięcej bramek dla drużyny Widzewa? No, u nas w tych sparingach bramki się rozkładały tak na kilku zawodników. Mamy taki styl gry, model, pomysł na to wszystko, że te bramki się rozkładają. Zarówno Robert Kowalczyk strzelił 4, Michał Bondara 3, Bartosiewicz 3, więc te bramki nam się rozkładają. Dzisiaj to były 2 bramki Kamil Klaga, który jest prawym obrońcą. Wiąże się to z tym, że atakujemy dużą ilością zawodników. Nie mamy takiego pomysłu, że gramy wyłącznie na jednego napastnika. Tak? W rundzie wiosennej no, oczywiście gracie w czwartej lidze, są drużyny, z którymi gra się łatwiej, a są drużyny, z którymi będzie wam się ciężej grało, chociażby z przebiegu tego, co ma trener zaobserwować podczas rundy jesiennej, jakie to są drużyny, z którymi najtrudniej na przykład być. No, każdy mecz, każdy przeciwnik jest inny, tak? No, tutaj każda drużyna, która będzie grać przeciwko nam, ma swój mały finał, tak? My mamy tych finałów 19 i każdy musimy wyjść. Trenerze, to jeszcze na zakończenie takie pytanie, ponieważ gościcie tutaj w Skierniewicach
gdyby trener mógł powiedzieć organizacyjnie, podobało się, kibice oczywiście widzieliśmy, dopisali, nie było żadnych problemów, tutaj doping chyba był słyszalny na boisku również. Na pewno, moim zdaniem klub, jak i drużyna organizacyjnie jest już przygotowana na grę w czwartej lidze, tak? Jeżeli chce się grać ligę wyżej, no to klub musi być organizacyjnie przygotowany oraz zawodnicy też muszą być, którzy już będą ten poziom reprezentować. Tu jest kilku takich chłopaków, dlatego na zakończenie też już powiem, że życzę powodzenia i na pewno tutaj się trenerowi uda osiągnąć cel. A czy trener wie, że trener Unijskiej Gliwice był kiedyś też w Widzewie swego czasu? Przestańmy, naprawdę. Przestańmy, że takie epizody to naprawdę. Dziękuję bardzo.